Bardzo lubię takie porównanie, chcąc ukazać, na czym polega miłość Pana Boga w stosunku do człowieka, który jest słaby czy grzeszny. Bardzo lubię takie porównanie matki, która dużo więcej czasu, uwagi, troski poświęca dziecku, które choruje, niż temu dziecku, które jest zdrowe. Dzisiaj uderza mnie w Słowie Bożym to, ile zabiegów podejmuje Pan Bóg i w jak cudowny, nadzwyczajny sposób, zupełnie niespotykany sposób działa, żeby dotrzeć z dobrą nowiną do tego urzędnika, który czytał Izajasza i go nie rozumiał. Tak naprawdę on tu jest nazwany dworzaninem, ale tak naprawdę on był eunuchem. Jak się mógł czuć jako eunuch, jako ten, który nie może w pełni żyć, który nie może zrealizować się jako mężczyzna, który nie może być ojcem, nie może mieć potomstwa. Więc musiał być człowiekiem naprawdę zgnębionym jakoś wewnętrznie, czy bez przyszłości, bez nadziei na jakąś przyszłość. I właśnie ta sytuacja tak bardzo wzrusza Pana Boga, że Pan Bóg czyni tyle zabiegów, przenosi w sposób cudowny Filipa, żeby tylko dobra nowina o Jezusie mogła dotrzeć do tego człowieka, który tak bardzo jej potrzebuje i tak bardzo jest jej spragniony. Więc im bardziej jesteś jakoś w życiu zgnębiony, im bardziej jakoś w swoim życiu doświadczasz jakiegoś bólu, czy słabości, czy grzechu, to możesz mieć pewność, że tym bardziej Pan Bóg zabiega o to, aby dotrzeć do ciebie ze swoją miłością.